Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Wczoraj został pobity październikowy rekord temperatury. Było naprawdę ciepło, miejscami nawet 29 stopni. Dziś zdecydowana zmiana w pogodzie. Chmury, deszcz, wiatr, jutro bardzo podobnie. A to dlatego, że nad naszym krajem wciąż będą wędrowały chmury frontów atmosferycznych. Jutro z północnego zachodu przewędrują do centrum. Sprawdźmy, co przyniesie najbliższa noc. Ta początkowo trochę spokoju z pewnością przyniesie, bo wiatr się wyciszy, ale potem zacznie przybywać chmur. W drugiej części nocy już na Pomorzu miejscami będzie padać. Najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 4 stopnie. 7 stopni w Krakowie, 8 w Kielcach, 11 w głębi kraju, cieplej na północy, tam około 12-13 stopni. Warunki na drogach no, są bardzo dobre. Dopiero po północy miejscami na Pomorzu może padać deszcz. A już teraz podglądamy, jak chmury będą jutro wędrowały nad naszym krajem. Od rana spodziewamy się ich na północnym zachodzie, potem przewędrują w głąb kraju. No i kiedy chmury dotrą już na południowy wschód, na północnym zachodzie jest szansa na przejaśnienia. Czas na szczegóły. Pomorze, Kujawy, Wielkopolska. Tu od rana chmury i to deszczowe, tak jak widzieliśmy. Późnym popołudniem, wieczorem od północnego zachodu jest szansa na to, że niebo będzie się przejaśniać, ale wciąż będzie dokuczał silny, porywisty wiatr, nawet do 65 km na godzinę, głównie na wybrzeżu. A temperatura od 15 do 18 stopni. Na północnym wschodzie temperatura do 18 stopni. Tu także deszczowe chmury w ciągu dnia. Wiatr będzie dokuczliwy w tej części kraju do 55 km na godzinę. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce zdecydowanie najładniejsza pogoda. Tu w ciągu dnia pojawią się chmury, ale nigdzie nie powinno z nich padać. Temperatura do 19 stopni, a wiatr umiarkowany. Na południowym zachodzie wiatr będzie już dokuczał, tu porywy do 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o deszcz, to tego spodziewamy się tylko na ziemi lubuskiej. Sprawdzamy warunki na drogach. Na południowym wschodzie i na południu bardzo dobre warunki do podróżowania. Poza tym kierowcom przeszkadzać będzie deszcz i uwaga, silny, porywisty wiatr. Wiatr także na południowym zachodzie. Jak pogoda będzie wpływać na nasze samopoczucie? No tam, gdzie chmury, deszcz i wiatr źle. Mówi się, że to taka pogoda, która wpływa na nasze poddenerwowanie, ale na południowym wschodzie biometr obojętny. Temperatura odczuwalna za sprawą deszczu i wiatru niższa od wskazywanej przez termometry i tak od zaledwie 9 do 15 stopni. W kolejnych dniach zdecydowanie mniej deszczowych chmur. W piątek tylko w centrum będzie padać, wiatr odpuści. Temperatura do 19 stopni. W sobotę powróci wiatr i deszcz. Spodziewamy się go w całym kraju. Temperatura do 18 stopni. Niedziela od zaledwie 9 do 17 stopni. Wciąż przelotne opady deszczu, ale już bez dokuczliwego, silnego wiatru. W poniedziałek na północnym wschodzie deszczowe chmury. Temperatura od 9 do 12 stopni. Natomiast we wtorek deszcz na zachodzie do 14 stopni. Sprawdzamy jakość powietrza. Tak było dziś rano, bardzo dobrze, a tak raport smogowy wygląda teraz. Więcej informacji w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Sponsorem programu